dobry Państwu. Bardzo mi miło Państwa, móc Państwa powitać w Muzeum Narodowym. Ogromnie się cieszymy, że Państwo odwiedzacie nas, że uczestniczycie w naszych zajęciach i że po prostu przychodzicie i wspieracie i doceniacie naszą pracę. Organizatorzy, właściwie kuratorzy wystawy Olgi Boznańskiej jako kontekst, jeden z kontekstów twórczości tej wybitnej polskiej malarki zaproponowali Edwarda Maneta. Powiem Państwu szczerze, że ja do końca nie jestem przekonana o jakichś daleko idących związkach twórczością czy inspiracji boznańskiej twórczością Maneta, ale skoro jest obraz Maneta, przepiękny portret Berty Morisot, w związku z tym no, powinniśmy sięgnąć jednak do osoby Maneta jako do jednej z kluczowych postaci sztuki europejskiej, w ogóle. Boznańska, Państwo znają jej już wizerunek, Edouard Manet. Dwoje artystów, których no, właściwie wszystko dzieliło, można powiedzieć, oprócz jednej wspólnej cechy, że byli malarzami. Boznańska pochodziła z, jak wiadomo, z rodziny francusko-polskiej, mieszkała w Krakowie, uczęszczała do szkoły takiej dla kobiet, dla pań, bo wówczas w tamtych czasach nauka, uczenie się na studiowanie w uczelni wyższej było niemożliwe. Natomiast Manet pochodził z bardzo zamożnej, burżuazyjnej rodziny francuskiej. Miał dwóch braci, miał znakomite zaplecze finansowe, kiedy rozpoczynał oficjalną swoją karierę. Miał niezmiernie solidne studia, 5 lat w pracowni Thomasa Couture'a, no, takiego jednego z czołowych francuskich malarzy akademickich. I właściwie kariera Maneta od początku była nastawiona na zdobycie sławy, na bycie tak zwanym artystą wystawiającym. I teraz tak, jak właściwie możemy spróbować podejść do tych dwojga wybitnych twórców, i do Olgi Boznańskiej, i do Maneta. Oczywiście wtedy, kiedy Boznańska rozpoczęła studia w Monachium, Manet już nie żył. Ale twórczość jego była już doskonale znana, więc właściwie z chwilą przybycia Boznańskiej do Paryża w 1897 roku Manet był artystą, o którym na pewno w pewnych kręgach było wiadomo. Były wielkie problemy z wystawianiem jego prac. To były całe akcje podejmowane przez jego przyjaciół, na przykład przy zakupie Olimpii do zbiorów publicznych, przy zakupie portretu Emila Zoli i tam jeszcze innych dzieł. Tym, co ja bym chciała dzisiaj Państwu zaproponować, to jest, ponieważ zastanawiając się, no jak do tego zagadnienia podejść, postanowiłam podjąć zagadnienie nowoczesności w sztuce i boznańskiej, i Maneta. Jeśli chodzi o to zagadnienie niezmiernie szerokie, które niektórzy już widzą początki sztuki nowoczesnej w XVIII wieku, no ten temat na razie może pozostawimy na boku, przejdziemy do XIX. I tutaj odbywa się to na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to pewna nowoczesność, którą rozpoznajemy w tematyce dzieł, a drugą nowoczesność warsztatu i sposobu malowania. Jeśli chodzi o Maneta, to można mówić zarówno o jego wielkim wkładzie, jeśli chodzi o przełamanie pewnej tradycji ikonograficznej. Natomiast Boznańska wręcz przeciwnie, pozostawała jakby w takim kręgu zainteresowań no, dość tradycyjnych, aczkolwiek portret na przykład w Akademii Francuskiej, Królewskiej Akademii Francuskiej Malarstwa i Rzeźby był dość nisko w hierarchii tychże gatunków. I może zacznijmy w ten sposób.
Jeżeli chodzi o właśnie kwestię nowoczesności, to Manet, będąc artystą wykształconym profesjonalnie, będąc artystą o takim backgroundzie akademickim, postanowił podjąć pewne zagadnienia nowoczesne, pewne zagadnienia współczesne, ale ubrać je w kostium, my tak nazywamy historycy sztuki, w kostium tradycyjny. I tu właśnie widzicie Państwo jeden z najsłynniejszych jego obrazów. Obraz, który wywołał wielki skandal w 1863 roku. Został odrzucony z salonu właśnie 1863 roku. Zresztą odrzucono wtedy 2000 innych dzieł. W związku z tym Napoleon III postanowił zorganizować tak zwany salon, dziś nazywamy go odrzuconych, wtedy był to po prostu salon alternatywny dla innych artystów. Ale jednocześnie, i w związku z tym ten obraz znalazł się, jeszcze były tam też inne dzieła Maneta. I tutaj właśnie, dlaczego to dzieło zostało bardzo krytycznie ocenione? Pierwsza rzecz dlatego, że pewien temat, znany temat, jakim jest przedstawienie postaci, powiedzmy, nagich na tle krajobrazu, do tej pory generalnie było to zarezerwowane dla pewnych przedstawień mitologicznych, dla alegorii. Tymczasem Manet wziął wzór z ryciny Marcantonia Raimondiego, rycina, która powstała zresztą na podstawie obrazu Rafaela, i wziąwszy z dolnego prawego rogu te trzy postaci, przeniósł to jakby we współczesność. I teraz tak, na tym obrazie mamy brata artysty, który tutaj po prawej stronie, naprzeciwko niego siedząca najbardziej ulubiona modelka Maneta, Victorine Meunier, i jeszcze wówczas, powiedzmy, przyszły szwagier Maneta, rzeźbiarz holenderski. W tle prawdopodobnie powtórzony jeszcze raz wizerunek Victorine Meunier. I teraz to, co zbulwersowało ówczesną opinię publiczną, krytyków, to był przede wszystkim sposób połączenia współczesnego tematu i współczesnych, rozpoznawalnych postaci, bo te postacie wszystkie były znane, umieszczenie to w schemacie dawnym takim, a więc pozbawienie pewnego dekorum czy kostumę, jak to jest określane w historii sztuki, i nadanie temu, zważywszy na wymiary też obrazu, tak jakby obrazu o tematyce historycznej, aczkolwiek odwołujących się do tematyki rodzajowej. A więc Manet połączył najróżniejsze rzeczy. I to był jakby był jeden z głównych powodów bardzo naprawdę ostrych krytyków, którzy na niego rzucili się. A jednocześnie w tym obrazie to jest obraz pełen zagadek. Bo po lewej stronie mamy przedziwną, martwą naturę, malowaną niezmiernie starannie, właśnie z takim podejściem, jak to malowano, powiedzmy, w XVII, czy artyści wykształceni jako artyści realiści malowali w ten sposób. Z drugiej strony ten obraz jest przedziwnie płaski. Brakuje jakby pewnej przestrzeni czy głębi. On jest malowany szybko. Jest wiele miejsc niedokończonych, a więc to, co krytyka uważała, że jest po prostu niestarannie wykonany. Zarzucano też Manetowi, że inspiruje się japońskim drzeworytem, ponieważ nagle ten obraz właśnie staje się jakby taki dwuwymiarowy. W związku z tym ta nowoczesność, która wkracza, to jest 1863 rok, więc do Boznańskiej jeszcze mamy trochę czasu i do jej edukacji, wchodzi nagle do sztuki europejskiej właśnie zagadnienie z jednej strony tematyki historycznej połączonej z tematyką rodzajową, plus do tego absolutnie niespotykany wcześniej sposób malowania. Z kolei Manet sam korzystał z pierwowzoru,
oprócz Marka Antonia Raimondiego z słynnego obrazu Tycjana Koncert Wiejski. Kiedyś ten obraz był przypisywany Giorgione, teraz już raczej historycy sztuki uważają, że jest to autorstwo Tycjana. I tutaj też mamy dwie postaci ubrane, dwie rozebrane, ale problem polega na tym, że o ile tam jest to, ma to wymiar alegorii, zresztą też do końca ten obraz nie jest rozszyfrowany, ale prawdopodobnie są to postaci albo muzy, albo nimfy, albo postaci, które w pewien alegoryczny sposób odnoszą się do muzyki. Tymczasem tu, jak mówię, współczesne postacie i zupełnie inny sposób, inna kolorystyka. Drugą rzeczą, kolejną rzeczą, którą Manet zaczął też w tym samym 1863 roku, to był właśnie Olimpia. Bardzo znana kompozycja, obraz, który też ma olbrzymią ilość interpretacji, w związku z tym ja nie będę tu Państwu za dużo na temat tych interpretacji tego obrazu opowiadać, ale w każdym razie to, co trzeba zaznaczyć, to jest właśnie manetowski pewien sposób prowokowania, bo z jednej strony znów modelka, jego ukochana Victorine, która jest tu przedstawiona jako kurtyzana albo jako prostytutka czekająca na klienta. Do tego gorszące ówczesną opinię publiczną przedstawienie murzynki służącej, która przynosi kwiaty od no, nieznanego nam, ale możemy się domyśleć, że jakiegoś klienta. I z drugiej strony to zasłonięte jakby tło takiego dziwnego buduaru i jeszcze czarny kot do tego wszystkiego i prowokujący jej sposób patrzenia, widzenia. Oczywiście zestawiłam Państwu z Tycjanem, no bo to było coś, co od razu się wszystkim i krytykom wczesnym i odbiorcom, no ale tu mamy Wenus, to jest jakby temat mitologiczny, tymczasem Manet wchodzi, można powiedzieć, w tę ikonografię nowożytną, ale on to robi po swojemu i znów ten sam zarzucano mu stosowanie tych brudnych barw, ta bardzo silny kontrast między czernią a bielą, co było w tamtych czasach nie do przyjęcia. Ale co jeszcze, co więcej, Manet każe odbiorcy jakby współuczestniczyć w tym wydarzeniu, jakim jest to oczekiwanie na przyjście klienta, w czymś takim intymnym i właśnie niedopowiedzianym. A więc jest to kolejny jakby taki komentarz do współczesności, do tej teraźniejszości. Jak Państwo wiecie, literatura francuska pełna była w tamtym czasie, zresztą wcześniej, tych no, takich już relacji o tamtejszych stosunkach społecznych, o panujących, o no, głównym bohaterem sztuki francuskiej, literatury francuskiej XIX wieku jest kobieta upadła. W związku z tym to jeden z ulubionych francuskich tematów. Ale na pewno jest też ten moment właśnie takiego, tej nowoczesności, która wszystkich zaskakuje. To jest dziwna historia, dlatego że ten obraz pozostał do końca życia Maneta, a więc do 1883 w jego pracowni. I dopiero został zakupiony dzięki staraniom przyjaciół, a właściwie Moneta, który rozpoczął całą taką międzynarodową akcję, żeby ten obraz zakupić do zbiorów francuskich, ponieważ no, władze francuskie pod żadnym pozorem nie chciały się zgodzić na umieszczenie tego dzieła. W każdym razie w momencie, kiedy Boznańska przyjechała do Paryża, ten obraz dopiero, o ile ja pamiętam, zaraz Państwu powiem dokładnie, w którym roku znalazł się w Luwrze, ale chyba w 1887 znalazł się w zbiorach Muzeum Luksemburskiego, a więc w zbiorach tego muzeum, którego również obrazy boznańskie się w pewnym momencie znalazły. I wreszcie kolejna rzecz z zaraz przejdziemy do boznańskiej, ale ja chcę Państwu po prostu troszeczkę naświetlić jakby zagadnienie twórczości Maneta i jego wyjątkową rolę w sztuce, dlatego że
Oczywiście to są rzeczy znane, ja do nich wybrałam akurat takie przykłady, ale wybrałam też te przykłady, bo one specyficznie mówią o tamtych czasach. Boznańska na przykład nigdy nie podjęła żadnego tematu z historii współczesnej, z żadnych wydarzeń, które była świadkiem przecież I wojny światowej. No, dochodziły na pewno do niej echa rewolucji październikowej, odzyskanej przez Polskę niepodległości. Oczywiście miała swoje zdanie, miała swoich przyjaciół, ale nigdy tematyka współczesna w żaden sposób wyrażona, a więc w jakimś formie historycznej relacji ją nie interesowała. Tymczasem Manet właśnie, tak jak mówię, będąc z gruntu artystą nie tylko w pewien sposób akademickim, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale również artystą, który uważał, że on musi komentować to, co się dzieje współcześnie. W związku z tym komentuje tutaj w tym słynnym obrazie rozstrzelanie cesarza Maksymiliana. Obraz był wykonywany w kilku wersjach. Był też jeden obraz, duża kompozycja, która z uwagi na złe przyjęcie artysta pociął ją na różne części. Powstawały do tego liczne szkice rysunkowe, olejne, ponieważ Manet pracuje w takim dość, można powiedzieć, tradycyjny sposób, a więc w takim warsztacie solidnego rzemieślnika, który przygotowywuje się, korzysta też nagminnie z fotografii, zanim wykona dzieło końcowe. I tutaj właśnie to, co krytycy zauważali, to oprócz ewidentnych wpływów obrazu Goi, rozstrzelanie powstańców madryckich z 1908 roku, jest też ta sylwetka cesarza Maksymiliana w takim geście jakby właśnie podniesienia rąk, co było odczytywane już przez współczesnych jako moment właściwie ukrzyżowania, jakby takiego moment nawiązania do śmierci Chrystusa. I ten obraz, ten jest akurat w Kunsthalle w Mannheim, ale były, jak mówię, jest pokawałkowany i w różnych kolekcjach europejskich są jego inne rzeczy. I teraz wreszcie obraz taki, który można powiedzieć tematyka byłaby bliższa i bliższa była boznańskiej, słynny balkon. I znowuż dzieło, które wywoływało emocje z różnych powodów. Pierwsza rzecz dlatego, że Manet jakby przeciął ten obraz w połowie tym zielonym balkonem. Obraz był wykonany, namalowany w jego pracowni, ale pracownia była tak malutka, że było wiadomo, że te wszystkie trzy osoby nie są w stanie tam się zmieścić. W związku z tym artysta szkicował portret każdej z nich oddzielnie, po czym scalił to w jedną całość. Ale i obraz przedstawia skrzypaczkę, ona się nazywała Fanny Claus, to była przyjaciółka Maneta, a właściwie bardziej jego żony Zuzanny Lenhoff. Następnie artysta, pejzażysta Antoine Guimet, który tam stoi w głębi. I oczywiście na pierwszym planie siedząca Berta Morisot. Jest to pierwsze wejście Berty Morisot na scenę europejską, do historii sztuki. To jest czas, w którym Berta Morisot niedługo potem zostanie szwagierką Maneta. I teraz tak. To, co krytycy zarzucali temu przedstawieniu, no bo właściwie on, można powiedzieć, no nie powinno specjalnie bulwersować, to jest przede wszystkim kontrast bieli i czerni. To jest to brak tego, co w sztuce akademickiej, ale i nie tylko akademickiej, było, obowiązywało, a więc łagodnego przechodzenia między partiami jasnymi a ciemnymi, pewnej umiejętności posługiwania się właśnie światłocieniem. Manet to zarzuca totalnie i to jest właśnie jeden z jego wielkich wkładów, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną. On po prostu wnosi ten rodzaj silnego kontrastu, który jednocześnie bardzo intensywnie oddziaływuje na odbiorcę, bo siłą rzeczy widzimy właśnie tę biel i tę czerń. Manet tutaj bawi się też takimi rzeczami jak na dole piesek, tam piłeczka, tutaj fragment właśnie tych hortensji stojących w tym wazonie. A jednocześnie
te postaci, każda jest jakby inna, żyjąca we własnym świecie. My nie bardzo wiemy ani co one oglądają, ani jak się dzieje. I tu, można powiedzieć, jesteśmy już dość blisko Olgi Boznańskiej, która właśnie, no można powiedzieć, większość jej portretów to są takie portrety jakby wewnętrzne, to są te portrety psychologiczne, w których ona usiłuje przekazać nam no, pewną głębię portretowanego. Manet też to oczywiście robił i też tutaj był w tym mistrzem. I wreszcie takie ostatnie bardzo znane dzieło artysty, ostatnie wielkie jego dzieło, Bar Folie Bergère, mający no, też wiele, wiele interpretacji, który też był no, niespecjalnie entuzjastycznie przyjęty, dlatego że on w zasadzie był, można powiedzieć, dość niezrozumiały, a jednocześnie bulwersował swoim tematem. Otóż do stojącej za barem młodej kobiety, barmanki, widzimy, że ona tu no, musi podawać napoje, owoce i tak dalej, podchodzi mężczyzna. I teraz tak, tutaj zaczynają się różne rodzaje interpretacji. Czy jest to, tak jak to wtedy odbierano i tak na przykład jak Zola to interpretował, i tu jest zresztą taka propozycja, Françoise Cachin, to jest jednej z nieżyjących już niestety wybitnych francuskich historyczek sztuki, która napisała no, taki fundamentalny katalog o Manecie, że Manet wzorował się na opowiadaniu Zoli Brzuch Paryża, i gdzie opisywana jest młoda, opisany jest artysta, który odwiedza, mieszka w jednej z paryskich dzielnic i na rogu jest sklep rzeźnika, i on do tego rzeźnika przychodzi i uwodzi tam sprzedawczynię w tym sklepie. Tutaj mamy artystę, bo wiemy, że to jest jeden z malarzy Forain, który odwiedza, i teraz nie wiemy, czy on rzeczywiście to jest po prostu, on proponuje jej spotkanie towarzyskie, a więc tutaj krytyka na przykład zaczęła dostrzegać, że jest to no, ten tragiczny los dziewczyn z prowincji przyjeżdżających do Paryża, które właściwie jedynym sposobem zarabiania to jest albo bycie barmanką, ale i prostytutką, pracowanie w właśnie tego typu dziwnych lokalach. Ten Bar Folie Bergère cieszył się ogromną popularnością, bo tam były nie tylko występy artystów, ale i cyrkowców. I Państwo widzicie po lewej stronie nogi akrobatki. Tu Manet dokonuje, i tu właśnie jesteśmy znowuż przy tej nowoczesności, tu Manet tak sobie już śmiało, można powiedzieć, poczyna z płaszczyzną obrazu, że wstawia nam pewien element, który każe nam się domyślać, co jest poza ramą jakby, co jest poza tym wszystkim. My tego nie widzimy. Z drugiej strony, za plecami tej kobiety jest lustro. Ona, my na nią patrzymy, ale ona ma za sobą lustro. W tym lustrze odbija się jej plecy i ten właśnie, no, użyję takiego określenia, i ten gość w cylindrze. I w związku z tym teraz tak, Manet dokonał tutaj manewru zupełnie niezgodnego z akademicką i z regułami perspektywy, ponieważ my powinniśmy ją widzieć, my jego w zasadzie nie powinniśmy widzieć, albo powinniśmy go widzieć stojącego przed nami tyłem. Tymczasem my go widzimy w takim dziwnym skrócie. A więc Manet dzieli swoją tę płaszczyznę tego obrazu, dzieli te swoje dzieło i opowiada nam pewną historię w częściach i każe nam się teraz domyślać i aktywnie w tym wszystkim uczestniczyć. To jest, proszę Państwa, jeden z kluczowych w ogóle obrazów sztuki europejskiej XIX wieku. Jeden z najważniejszych, podlegających bardzo wielu interpretacjom. Coś, co Manetu znowuż wnosi, to jest połączenie tego światła elektrycznego, nie, przepraszam, tego światła, które jest tutaj na tej antresoli. Tam krytycy porozpoznawali w tych postaciach przyjaciółki Maneta i całe to środowisko, w którym się obecnie. A jednocześnie jest dym papierosowy, który się unosi, i cały ten świat właśnie tego no, takiego przedziwnego towarzystwa. To są rewiry, w których Boznańska nie bywała. Nie chodziła
po kabaretach, po barach. Ona tymi rzeczami się nie interesowała. Jej świat był zupełnie innym światem, światem właśnie pracy pracownianej, wielkiego jakby posłannictwa. Nie oznacza oczywiście, że Manet tego posłannictwa nie miał. I o ile Boznańska żyła bardzo długo, o tyle Manet żył krótko, zaledwie 50 lat. Był zanurzony we współczesne życie, w cały ten świat. Umarł na skutek kolejnego rzutu syfilisa, którego w żaden sposób nie można było wtedy wyleczyć. Kochał kobiety, miał te różne kochanki i tak dalej. Cały ten świat tego paryskiego zepsucia, można powiedzieć. Ona wręcz przeciwnie, była osobą wycofaną, cichą, specjalnie, jeśli się angażowała w jakieś związki osobiste, to jak wiadomo, nic w rezultacie z tego nie wypływało. I teraz przechodzimy do tego, czy rzeczywiście istnieją, czy można mówić o jakichś związkach między Manetem, to przechodzimy do tego drugiego zagadnienia nowoczesności, ale nowoczesności warsztatowej. Otóż w polskiej historii sztuki czasami zestawia się ten portret Zoli wykonany przez Maneta w 1868 roku z portretem Fedorowiczowej Boznańskiej jako pokazanie pewnego podobnego sposobu myślenia. I tu i tam, tu mamy pracownię pisarza, tam mamy pracownię artystki. Tu jest świat jego warsztat pracy, między innymi właśnie ta taka książeczka mała, którą on napisał o Manecie. Zola był wielkim takim fanem i obrońcą Maneta przez długie lata. I z drugiej strony jest to też pewien sposób warsztat artysty, pisarza, ale też krytyka sztuki, bo po lewej stronie mamy drzeworyt japoński, zupełnie współczesnego Manetowi japońskiego drzeworytnika Kuniaki. Mamy następnie fragment obrazu Velázqueza, który się nazywa, to jest Le Borrachos, ale tak również używa się tytułu albo pijący, albo Triumf Bachusa. I wreszcie Maneta, reprodukcję obrazu Maneta. Natomiast u Boznańskiej dwa, o ile ja wiem, niezidentyfikowane, prawda Renatko, niezidentyfikowane dzieła Boznańskiej w jej pracowni, a więc też jej miejsce pracy, warsztat, tę dziwną taką też nieobecność. Tu Manet maluje jakby w takim prawie profilowym ujęciu artysty. Manet lubił te zabiegi, czasami wracał właśnie do XV-wiecznych weneckich, właściwie włoskich, bardziej toskańskich portretów profilowych, takich można powiedzieć płaskich. Natomiast u Boznańskiej mamy reprodukcję obrazu Velázqueza, a więc to są dwa jakby zbieżne im źródła, bo Boznańska kopiowała dzieła Velázqueza, jak przychodziła do Luwru, kopiował również Velázqueza Manet. I wreszcie dwie ryciny, dwa drzeworyty japońskie, barwne. One są bardzo tak szkicowo namalowane, także ja nawet musiałam z naszymi kolegami japonistami to skonsultować, bo nie byłam pewna, czy to nie jest taka wyobraźnia bardziej boznańskiej, czy to nie są jakieś takie szkicyki jej czy coś, ale okazuje się, że nie, po prostu ten pewien rodzaj kolorystyki jest rzeczywiście wzorowany na grafice japońskiej. W latach 60., kiedy Manet zaczęto używać, oprócz fotografii, już znacznie wcześniej to było, jako drugiego źródła inspiracji właśnie tworzącego nowoczesną sztukę, jaką była drzeworyt japoński, była to nowość. Wtedy jeszcze tych rycin tak wiele nie było, one napływały do Paryża, zaczęły powstawać galerie, które sprzedawały sztukę japońską. W 1890 roku, kiedy Boznańska maluje, właściwie japonizm jest już tak
przyswojony przez artystów, przez fotografików. On jest na tyle przyswojony, że to już nie są bibeloty i przedmioty, które zbierają artyści, tylko on głęboko wchodzi w koncepcję i w strukturę dzieła, właśnie w płaskość dzieła, tak jak tu mamy u Maneta. I jeszcze taka dygresja. Ten Olimpia była tak ważnym dziełem dla artystów XIX-wiecznych, że Gauguin podczas swojego pobytu na Tahiti zebrał ze sobą fotografie i reprodukcje najróżniejszych dzieł sztuki. Ale pierwsze miejsce była w tym właśnie Olimpia Maneta. A więc jedno, można powiedzieć, z kluczowych dzieł tejże epoki, tejże nowoczesności. Tu, proszę Państwa, jest jeszcze inna rzecz, dlatego że Boznańska oczywiście nie wzorowała się na Zoli Maneta. Ja nie sądzę, żeby to było możliwe. Jeśli nawet Renatka mówi, że ona miała reprodukcję tego dzieła, że to był, ponieważ to był bardzo znany pani Renata Higersberger, która jest kuratorem wystawy boznańskiej, to u nas ja się do niej odwołuję, ponieważ ona jest alfa omegą, jeśli chodzi o Boznańską, w związku z tym ona kiwa głową albo mówi, że nie, albo mówi tak. I drugi jest właśnie Degas. Otóż ja to zostawiam dlatego, że Boznańska równie dobrze korzystała z dorobku Degasa, jak i Maneta. To nie jest tak, że ten Manet, oczywiście on jest jako postać sztandarowa, ale te związki, czy to zainteresowanie Boznańskiej twórczością tych wybitnych francuskich, jeden no to artysta, trudno tutaj użyć nawet jakiegoś określenia stylistycznego, dlatego że Manet nie był impresjonistą, może w późniejszym okresie, wychodził od sztuki realistycznej i właściwie miał jakby swoją własną drogę. Degas z kolei jest właściwie takim symbolistą, który, ale tu właśnie to wspólne źródło to jest to zbieranie i to umieszczanie w obrazie tych właśnie takich różnych rycin, różnych inspiracji inną kulturą, inną sztuką. I dlatego tu Boznańska jakby czerpie z tego powszechnego źródła, jakim to wówczas było. I teraz, proszę Państwa, no kilka takich porównań, które ewentualnie no to już zostawiam do każdemu do własnego rozsądzenia, czy rzeczywiście są jakieś wpływy, czy nie. Jeżeli o czymkolwiek można mówić, o inspiracji, właściwie malarstwem takim późnoakademickim, francuskim, jeśli chodzi o twórczość boznańską, jeśli można mówić o pewnych związkach z Manetem, to raczej jest to kwestia oczywiście wyłącznie pewnego warsztatu, upodobania do pewnych barw. Boznańska w swoich początkach przejęła ten taki sposób wówczas powszechnie obowiązujący, upodobanie do czerni, do postaci malowanych w czerni, ale to trzeba powiedzieć, że wtedy po prostu taka była moda. Zresztą już na początku lat 60. Baudelaire napisał w swoim takim słynnym wierszu, że no wszyscy się jakby ubieramy na czarno, wszyscy świętujemy, każdy z nas świętuje jakiś pogrzeb, czyjś pogrzeb. W związku z tym tu jest też tego typu odniesienie właśnie do tej czerni, ale też jest pewien sposób przez Boznańską użycia swobodnej kreski, tego takiego inaczej ustawienia tego modela, a więc na pewno gdzieś te echo jakoś tych rzeczy było obecne. No tutaj to, co Państwu proponuję, takie połączenie, no to właśnie jeden z najpiękniejszych rzeczywiście i takich bardzo cennych obrazów boznańskiej, portret Paula Nauena, który to był pierwszy obraz boznański, który Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło, więc to rzeczywiście muzeum wykazał się wielką odwagą. I to jest tu, w tym obrazie jest i japońszczyzna, i ten sposób dzielenia przestrzeni. Jest i też oczywiście wpływy i Degasa, i Maneta, i wszystko. Tu zestawiam z portretem Stefana Mallarmé, żeby po prostu pokazać jakby no pewną zbieżność
tym, że postać nie jest usytuowana u Boznańskiej centralnie, że jest przesunięta, że jest ten moment właśnie, że jest bardzo ciekawie ujęta poza Nauena, no i Mallarmé, który prawda, no, zamknięty w tym swoim świecie, też zresztą jeden z wielkich entuzjastów Maneta i ta właśnie taka tapeta, która jest tu, a Boznańska coraz bardziej jakby będzie no, przesuwać się w stronę tego, aby to tło stawało się coraz bardziej, ja bym powiedziała, abstrakcyjne. Tutaj z kolei proponuję takie zestawienie autoportretu Boznańskiej z tym portretem Berty Morisot, który jest na wystawie. Tu Państwo widzicie, no, jest pewna zbieżność z tym, że Boznańska, ponieważ to jest też właściwie no niedokończony obraz, to jest taki rodzaj szkicu, ale jednak jest w tym jednym i drugim no takie wewnętrzne skupienie, taki moment właśnie próby spojrzenia na kobietę, na tutaj kobiety artystki, jedna sama, druga wybitna artystka, z tym, że Manet najczęściej umieszcza jakieś tło, on to umieszcza w konkretnym pomieszczeniu, natomiast Boznańska już zaczyna tu, można powiedzieć, stosować na ulubionym swoim kartonie takie rozmazane tylko elementy, ona świadomie pozostawia niedokończone pewne rzeczy. I tutaj jest już to inny model niż miał Manet. Znów w polskiej historii sztuki pojawiały się takie komentarze, że obraz Maneta w cieplarni i Boznańskiej ze spaceru łączy coś. Jedyne, co ich łączy, to jest parasolka. Natomiast cała reszta właściwie niewiele. Może oprócz tej takiej skupienia tego modela, prawda, takiego elementu wyciszenia. Ale tu mamy, no, można by powiedzieć, coś, co się w XVIII wieku nazywało conversation pieces, a więc taki rodzaj rozmowy dwojga osób. To są Państwo Guimet. On byli właścicielami bardzo znanego salonu mody. Pani Guimet była jedną z największych elegantek paryskich lat 70. 80. Ma na głowie kapelusz ze strusimi piórami i w kolorze żółtym parasolkę, wszystko to pasuje. A obok stoi jej mąż, który tak jakby, prawda, nieśmiało dotyka ręki, a więc jest to próba pokazania jakiejś relacji, która się może zacząć, może nie, coś z tego może wyniknąć, może nie. Cieplarnia też ma swoje jakby symboliczne znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o Boznańską, to my tu właściwie mamy ten taki bardzo pozbycie się wszystkich elementów tła, tak abyśmy się skupili tylko na samym modelu i na tym, co on nam mówi. No i oczywiście, jeżeli jakiekolwiek wpływy tutaj, to bardziej Whistlera niż oczywiście Maneta, ale chciałam Państwu to pokazać, żeby po prostu, no, żebyście Państwo wiedzieli, że dyskutujemy nad pewnymi zagadnieniami artystycznymi. Tu mamy z kolei tę samą cieplarnię i portret Geisztorowej, a więc pewien motyw, no, użycia jakiejś roślinności, ale proszę zobaczyć, jak jest wielka różnica, to jest prawie ponad 20 lat różnicy między Manetem a Boznańską. Tutaj ona zaczyna już wchodzić w takie czyste, zdecydowane barwy, nie miesza tego, nie robi takich przejść stopniujących i jednocześnie też jest tu pewien element takiego skupienia i niedopowiedzenia, jaki jest w obrazach Boznańskiej. I wreszcie Manet, słynny obraz Jesień, portret Marie Laurent i też portret kobiety, portret matki artysty. Tutaj widzimy właśnie Manet, to co Boznańska na pewno widziała i znała, ponieważ ten sposób przedstawiania postaci profilowych Manet, jeszcze raz wracam, lubił bardzo odwoływać się do włoskich wzorów, hiszpańskich, włoskich, różnych. Boznańska prowadzi jakby idzie swoją własną drogą, ale obraz jest niezmiernie ciekawy właśnie z uwagi na przede wszystkim na ten jej no, wyjątkowy sposób pokazania wizerunku postaci, twarzy, tego zamyślenia, skupienia, tego czegoś metafizycznego, który też w obrazach Maneta jest. Z tym, że ona
I też to tło, no, które artyści czasami lubili, właśnie takie tło, które nie będzie tłem neutralnym, które jednak kontrastuje z czernią, czy tutaj z tą suknią Mary Laurent na ten. Wreszcie, no, Manet lubił malować wnętrza. Bardzo lubił malować wnętrza kabaretów, kafejek, barów, restauracji, tam, gdzie tliło się życie, podobnie jak Degas. Boznańska, jak wiemy, niespecjalnie. Jeżeli malowała cokolwiek, to raczej wnętrza pracowni albo widoki przez okno, czego z kolei Manet nie robił. Owszem, jest jeden taki jego obrazek, gdzie on przedstawia jedną z ulic paryskich. Można sądzić, że raczej nie z okna, raczej może fotografia. I, ale jest w tym jakby taka, taki w obydwu tych dziełach, tak mi się przynajmniej wydaje, taki sposób pokazania, no, jakiegoś takiego wyciszenia, takiego miejsca skupienia. Manet namalował ten obraz w 1871 roku, kiedy we Francji była wojna francusko-pruska i tu jest portretowana żona artysty i jej syn z pierwszego związku. Jak wyjechali do Arkaszon i Manet ich tam odwiedził, Manet był w Gwardii Narodowej, walczył z Niemcami, walczył przy obronie Paryża, malował zresztą wtedy bardzo ciekawe takie rysunki i ryciny wykonywał. Słynna jest taka kolejka przed rzeźnikiem, taka bardzo, bardzo znane jego dzieło. I tutaj jest ten element, właśnie widok na Arcachon, czyli na, potem jest morze i ta cisza, ten spokój, który on po tym zgiełku paryskim, Boznański z kolei jej narzeczony i portret, który ona maluje na poddaszu, gdzieś właśnie też w ciszy takiej jej pracownianej, i to jest jej świat, jej uniwersum. I jednego i drugiego taki moment, no można powiedzieć, widzenia jakby tej rzeczywistości, która ich otaczała, ale wprowadzenia pewnej takiego ciszy i skupienia. I wreszcie Manet, tak jak Państwu mówiłam, był zafascynowany współczesnością, tym, co się działo w Paryżu, całym tym komentarzem do współczesności, tymi zagadkowymi postaciami. Tu mamy właśnie kobietę pijącą, no to śliwkowe brandy, to jest taki tytuł, ale po prostu śliwowice, która siedzi w jakimś barze, w jakimś kafejce. Oczywiście jak zwykle przy komentarzach tego typu czeka na, prawdopodobnie na klienta, a może już była u tego klienta, a może w każdym razie, no, kobieta z towarzystwa, krótko mówiąc, w tamtym czasie sama nie przesiadywała w barach ani w kawiarenkach. Ona była, to po prostu jest ten świat, który go fascynował, a jednocześnie dzieli tę przestrzeń malarską. I tutaj mamy tak, z jednej strony ten tył, prawda, ta kratka taka, to właśnie są takie japońskie wzory po prostu. Wzięcie takiego elementu, podzielenie tego obrazu, tak, że widzimy kawałek jeszcze ramy. I to wszystko tworzy takie podziały pionowe i poziome, i ten rodzaj arabeski, i ten, że właściwie tu niezwykle istotna, oprócz samego wyrazu twarzy, jest też to, no, taki rodzaj napięcia i budowa tych wszystkich kolejnych elementów. Boznańska też ma to u siebie, ponieważ ona, tu mamy portret, ten cudowny portrecik dwojga dzieci, i też ona mogłaby sobie, no, wybrać inne miejsce, ale wybrała akurat to z uwagi właśnie na konieczność pokazania i wprowadzenia właśnie takich elementów, które rzadko, może nie tak rzadko, ale nie aż tak widocznych, i które jednak pokazują nam troszkę inną przestrzeń. Ten jej też umiejętność, to są też japońskie wpływy, umiejętność dzielenia powierzchni, pokazania właśnie tych ukośnych linii, które ona wprowadza. I to oczywiście ona to, no, zobaczyła to we Francji wszędzie po prostu. W tamtych czasach ten sposób innego jakby kształtowania powierzchni. I tu niewątpliwie Boznańska
całkowicie wchłonęła tę nowoczesność sztuki europejskiej. Ona była artystką niezmiernie nowoczesną, tylko u niej to się wyrażało właśnie poprzez specyficzny sposób kompozycji, kolorystykę, oraz ona wprowadza inny jeszcze element, który jest absolutnie fascynujący. Mianowicie to są te przedziwne portrety tych osób, tych takiego świata całkowitego, jakiegoś wewnętrznego świata, gdzie właściwie ona się skupia na portretowanym. Często to tło już pozostaje w zasadzie bez znaczenia, my nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. U Maneta w tej czytającej, to jest też jeden z późniejszych dzieł, niedokończonych zresztą, on z kolei będzie szedł w takie rozluźnienie kreski i będzie się troszeczkę zbliżał do impresjonistów. Ale chcę Państwu z góry powiedzieć, że on unikał impresjonistów jak mógł. Oni chcieli go tam zapraszać do tych wystaw z nim, do tego, żeby uczestniczył, ponieważ on miał znane nazwisko, a jednocześnie ciągnęły się za nim skandale, więc to przyciągało klientele i tak dalej. Tymczasem on się odcinał jemu, a nie impresjonistów świat malujących pejzaży. Nie malował pejzaży, on nie był impresjonistą. Jego interesował człowiek, jego interesowała historia, jego interesowały wnętrza i relacje międzyludzkie. I to też interesowało Boznańską, to znaczy relacje międzyludzkie, jeśli to są portrety kilku osób, ale też pojedyncze. Ale z drugiej strony Boznańska wprowadza taki rodzaj wibrowania powierzchni malarskiej, taki rodzaj zestawiania barw, które prowadzą, i ja tutaj cytuję i opieram się na koncepcji profesora Wiesława Juszczaka w kierunku ekspresjonizmu, a więc takiego wyrażania emocji przy pomocy barw, gdzie zatracana jest pewna rzeczywistość, to nie jest impresjonizm. My tu niczego nie oddajemy, żadnego nastroju, my tylko wyrażamy pewien właśnie rodzaj niepokoju, ekspresji, czy coś, co nas odbiorców i co artystkę nurtowało. No i chyba właśnie z tego powodu, z powodu tej jej niebywałego zupełnie wyczulenia na farbę, na kolor, na fakturę, która coraz bardziej, te obrazy też zaczynają się tak, można powiedzieć, spłaszczać. Oczywiście tu mamy kilka planów, bo wyróżniamy i fotel. Ja zresztą tego Jasińskiego wzięłam jako niezmiernie ważną postać w polskiej sztuce, w polskiej kolekcjonerstwie. Wielki propagator sztuki japońskiej, kolekcjoner sztuki japońskiej. W związku z tym i dla niej, i dla nas, i dla całej opowieści o Boznańskiej istotny. No i to właściwie z mojej strony wszystko, proszę Państwa. Dziękuję.